Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Na początku tego odcinka chciałbym pozdrowić kolejną osobę z mojej klasy. Tym razem będzie to Ola F. Pozdrawiam cię, Ola. Jestem pewny, że się ucieszysz, słysząc pozdrowienia na filmie. Poza tym sama chciałaś, więc spełniam twoje życzenie. Dobra. Tak więc idę teraz w stronę portu, aby powiedzieć Garvelowi, co tu robią paladyni oraz powiedzieć dla Laresa o zastępstwie. Mam informacje dotyczące orków. Słucham! Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Co do tego orka za miastem? Tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. To naprawdę nie. Dobra. Jak czegoś się jeszcze dowiem, to mu powiem. Bo widać to nie wszystko, ale teraz też nie mogę się wszystkiego dowiedzieć. Od Rengara wszystko wycisnąłem. Hej. Teraz Lares. Rozmawiałem z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale. Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Dopóki nie otrzymasz własnego, może ci się przydać. Okej. Gildia. Mnie cały czas kusi oczywiście... Ucz mnie. Kusi mnie oczywiście straż. Dobra, walnijmy sobie 5 siły. Będę miał 30. Dobrze. Twoja siła wzrasta. Zajebiście. I teraz pójdę sobie jeszcze... Albo dobra, zrobię to potem. Jeszcze sobie mieczy chcę wykuć dla siebie. Tu mamy burdel. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne, co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Corinis. Czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrdanie do Diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Nie ma to jak reklama własnego lokalu. Dobra, wbijamy. Mamy Bromora, pogadajmy z nim. Kurwa, nie chcę oglądać tekstur tej Nadii. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Chcę się zabawić. Dobra. Kurde, nie to chciałem. Najbliższych kilku godzin długo nie zapomnisz. Lepiej by było, gdyby... Zatem idź na górę z Nadią. No to za chwilę. Gadaj o tej Lucy. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić czy nie? Powinien być mądrzejszy. Dobra. Ile mamy złota? Dobra, pójdźmy się zabawić. Mam dużo złota, bo zrobiłem miecze. Sprzedałem.
Chodźmy na górę. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Chodźmy. Dobra, pójdziemy się zabawić z Nadią. Nie mów, że to nieprawda. Ona oczywiście pójdzie naokoło i musimy na nią poczekać. Nie lubię się zajmować wszystkim i wszystkim. Zobaczmy, co jest tutaj w tych pokojach. Ale chyba nic ciekawego. Nie wiem, czy filmik wam się pokaże. On myśli, że to takie łatwe. No ale zobaczymy. Słyszałam co innego. Czekamy oczywiście na Nadię. Żadna wielka sprawa. Tak sobie myślałem, co będziemy robić w tym odcinku i... chyba już nie mamy za dużo zadań tutaj w Kolinis, więc... pobiegamy sobie może tam w stronę farmy Akila. Bo zanim oczywiście przyłączę się do jakiejś gildii, chciałbym zrobić jak najwięcej zadań. Oczywiście dla levela. Hej! Następne kilka godzin należy do nas. Czas się trochę odprężyć i zrelaksować. Pokaż, co umiesz. Okej, to tyle z zabaw z Nadią. Soundtrack w tle był dosyć przyjemny, ale szkoda, że nie widziałem filmiku. Dobra, zapiszmy. Kurde. 56. Wolę mieć ponumerowane te save'y, żeby potem wiedzieć, co przeczytywać. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy Halvora. Znowu mi ścina postać. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby, ryby, świeże ryby prosto z morza. To było oczywiste od dawna. Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Morze to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Co on pieprzy? A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. Tylko Inos wie, co jest... Znasz jakichś zaginionych? Nie. Pomów ze szkutnikami. Dużych jednostek? Fakt. Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Dobra. Za dużo to mi nie powiedział. Tam mamy tego kolegę, który chciałby się z nami spotkać, o której mówił nam Cardiff. Za karczmu Halvora, ale jeszcze tam na razie nie będę szedł. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. Bo mogę nie wygrać. Czym on cię tak przejmie? Ścieżka cnoty jest tego spotkania. Powinien być mądrzejszy. Tu mamy Martina. Ej ty! Nie masz tu czego szukać! Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska! Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany. Więc trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Te groźby. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Pokaż, co masz. Widzę potężne bronie. Na razie potężne, a potem będą... łatwiutkie do zdobycia. Dobra, idziemy do Farima. Tego rybaka, któremu zaginął William. Który będzie miał oczywiście dla nas zadanie. Okej, pozbieram sobie jeszcze tutaj trochę żarcia, jakie on ma. Bierz ten chleb. Może sobie usmażymy trochę. Jak to się robiło? Tak, o chyba. O właśnie. Wciskam teraz trochę razy strzałkę, żeby mieć smażone mięso. Będzie mi więcej punktów trafień.
przywracać. Dawaj, smaż to mięso. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało całego odcinka. Okej, wszystko. No i idziemy do Falima. Jeszcze jakieś ryby. Wezmę sobie. Skoro mogę. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynu. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. No i mamy kłyścika, teraz pytamy o zaginionych. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz, i to przypadkiem, podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Spokojnie, mam swoje sposoby. Znajdę go. Dobra, dowiedzieliśmy się trochę o Williamie. Dowiedzieliśmy się, że handlował jakimś nielegalnym towarem z rzezimieszkami. Pójdziemy oczywiście to sprawdzić. Coś tam się zapisało. A właśnie, problemy ze strażą. Trzeba pogadać z Martinem, który pomoże dla Farima. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. No i problem rozwiązany. Zadanie również też. Idziemy powiedzieć dla Farima, że ma się spotkać z Martinem i tyle z tego zadania. Hej, ty! Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Dobra, dostałem akwamaryn. Dobra, i teraz... Może najpierw udam się do karczmy. Chciałbym dostać zadanie od Nagura, tylko nie wiem,
czy mogę. Powinienem. Jeszcze poszliśmy, popłynęlibyśmy na tą zatokę, gdzie William spotykał się z rzeźmieszkami. Myśli, że to takie łatwe. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Bo już trochę zadań żebym wykonał, ale zebrałem też trochę nowych. Więc pójdźmy może najpierw do karczmy. Czy coś się w końcu zmieni? Informacja. Potrzebuję informacji. Kurde, na razie nie ma tej kwestii. Szkoda. Bo on mi teraz nic nie powie. Hej, nie mam czasu. Właśnie. Potrzebuję. Nie, nic, lipa. Dobra. To lecimy do tej zatoki. Oczywiście wiem, gdzie to jest. Żaden problem. Zapiszę, bo chyba dawno tego nie robiłem. Okej. Skaczemy do wody i płyniemy. Nie będzie to jakaś długa podróż. Tam mamy gildię złodziejów. Złodziei. Sorki. Do której też kiedyś się wybierzemy. No i już tak naprawdę jesteśmy na tej zatoczce. Tam jest wieża Jacka. Możecie zauważyć. Jest jakaś łódka. Kamienna tablica. Z pewnością kogoś tu znajdziemy. Najpierw się może rozejrzyjmy, czy czegoś tu nie ma. Już tam widzę rdzeń spolny, który sobie wezmę. Przyda się do robienia mikstur. Staram się na razie jak najwięcej zadań zrobić w mieście, zanim wyjdę z Corinis. Jeszcze mamy ryby. Rdzespolno, i mamy kogoś. Sami widzicie. Jakiś kuferek, 32 sztuki złota. I co, to chyba wszystko. Pogadajmy tutaj z tym panem. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin! Chwileczkę! Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie! Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Corinis przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. A powinienem cię znać? Uważaj, co mówisz, chłopcze, bo znasz Skipa tylko z dobrej strony. Módl się, żebyś nie poznał go z tej złej. Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy! Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Corinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Corinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy.
No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz... Dobra, ja wiem, gdzie on jest. W niej... O! Tak, tak, Dexter. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Dobra, to tyle. Jeśli chodzi o gadkę ze Skipem. Gadał oczywiście o Dexterze, o tym, że przewożą ludzi z Korinis. Bo się nie obrazisz, jak sobie tutaj wejdę. Dobra, bierz wszystko, co tu ma. Jakieś bronie. Dostaliśmy też zadanie od Skipa, żebyśmy udali się do Baltrama. W 21 minutę. Dobra ludzie, wiecie co? Ja tutaj zapiszę i zakończę tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.